ale dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy uważasz, że mój materiał był błędem? Czy lepiej, gdybym siedział cicho i go nie nagrał? Bo mam wrażenie, że zazwyczaj mówisz, że brzydzisz się kolesiostwem. A teraz mam wrażenie, że jesteś nami obrażony, że włożyłem kij w mrowisko. Nie, bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale... Ale poczekaj, czyli dobrze, że no nagrałem... To ja mam ci odpowiedzieć, tak, czy ale nie? To jest to, no to moja odpowiedź brzmi dłużej. Okej, okay, a nie, kurwa, tak lub nie. Dobrze, słucham. No. Więc bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale nie, potem trzymając się z... Dobry młodzin z Afryka. Z Afryka! Bokselem, wyciągając hajs więcej, nie wiem, za walkę krzyczysz razy dwa, bo to nawet Boksel mówi o tym w kuluarach, nie, że... Nie, nie zgadzam się z tym argumentem. Dostałeś za walkę dwa razy więcej? Nie. Nie dostałeś za ostatnią walkę dwa razy więcej niż nie poprzednio? Nie dostałem. Swoje... No to podobna kwota była mi proponowana jeszcze przed Pandorą za walkę z Czajnikiem. I Fabiańskim również. To kłamiesz. Nie kłamiesz. Bo dostałeś za poprzednią walkę dostałeś X, a za tą, kurwa, gdzie jest Fabiański. Ale nie, poczekaj, bo może się zrozumieć. Mówiłeś, że masz 400 tysięcy na live, o i tobie się należy tyle. Nie, broń Boże, nie. Natomiast jeżeli pytasz, czy za tą walkę 3 lata temu dostałem znacznie mniej niż za tą, tak. Natomiast ja... Ale ja nie pytam, ale... to nie wiem, czemu ty sobie sam zadajesz pytania. Po co? No wydaje mi się, że to powiedziałeś. Jakąś grę manipulacyjną stosujesz. To do jest 3 lata temu, czy ja pytam. Czy ja zadałem pytanie, ile kurwa dostałeś 3 lata temu? Ale... Po... Rozmawiamy po to, żeby ja to wyjaśnić. Ja nie znam tych wyjaśnień, że na walkę z Czajnikiem nie było takiej propozycji. Nie było takiej, tak, ale tu tak. padło pytanie, czy... Ale gdzie czy tu 3 lata? Więcej. Gdzie tu Czajnik? Ale poczekaj, pozwól mi się wypowiedzieć, Kasiu. Co ty o czym, o jakim Czajniku mówisz? Pozwól gdzie mi się była mowa wypowiedzieć. O Czajniku? Ale czy mogę wypowiedzieć pełną wypowiedź? Daj dokończyć. Daj, tylko ja to pozwól się wpierdolić o jakim Czajniku. Gdzie nie było nigdzie mowy, kurwa, od lat o Czajnik Werdęga, kurwa. I teraz nagle Czajnika wpierdolacie w rozmowę. Dobrze, zaczekaj. Ale mogę się, Kasiu, wypowiedzieć? Proste manipulacje, proszę. Wykrzycz się, ja wtedy odpowiem. Oferta na walkę z Czajnikiem jeszcze przed Pandorą, którą dostałem, nie była dwa razy mniejsza niż to, za co ile dostałem za walkę z Fabiańskim. A ja pytałem o to? To jeszcze raz sformułuj. Aha, jeszcze raz. Mhm. Czy za ostatnią walkę, którą walczyłeś w Fejmie, dostałeś dwa razy więcej, co najmniej dwa razy więcej, za tą, gdzie z Fabiańskim nie zawalczyłeś? Tak. Jeżeli no pytasz o walkę z danym Fejmiem... pytanie, ale ty musisz, kurwa, tę grę manipulacyjną. Nie. 3 lata wpierdolić Czajnika, o którym nie ma mowy i kurwa. No, zmienić narrację. Wygada się. No chłopie, zobacz, co ty p***olisz, chłopie. Gdzie był Czajnik? Gdzie ja powiedziałem o Czajniku? Gdzie powiedziałem 3 lata temu, jaką miałeś umowę? Chuj mi obchodzi, kurwa. A to, że Maciek ci dupę liże i nagle... No ja wiem, tak, o Czajniku tak. Mówiłeś, o Czajniku mówiłeś. Ale nie odbijaj, Kasiu, proszę cię, nie odbijaj tak. No ja nie odbijam, bo ja wiem, że ty kurwa się uczyłeś od Laskowskiej. Wydaje mi się to dosyć naturalne, że jeżeli 3 lata temu były X stawki, nie zauważyłeś, że we frikach stawki poszły do góry? No zauważyłem. Moja pierwsza walka... O tym będziemy rozmawiać? No chcę to dokończyć. Porozmawiajmy po prostu. Otwórz trochę umysł. No. Uważam, próbuję. Że... Posłuchaj, za pierwszą walkę dostałem prawie trzy razy mniej niż za drugą. Rozumiesz? No. A wtedy też nie było Pandory i tak dalej. To szło wykładniczo. Idzie. Mhm. Ale tutaj dostałeś dużo razy więcej niż ostatnia twoja. Ale ci tłumaczę, i tu że... nie idzie tak, dobrze, tak dużo. Ale ci tłumaczę, no, że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora na Pandora, to. Bo ty już... negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy nie, na live. Nie, mój drogi. No ja ci, ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze tak pozwolą, tak ja bardzo tak chętnie, ja bardzo chętnie powiem, na jak wyglądały te negocjacje. Była mi proponowana już kwota wysoka za walkę moją trzecią i miał być moim przeciwnikiem Czajnik albo Fabiański. Później się wydarzyła Pandora. Ja już byłem niechętny na walki, bo chciałem już zmienić kompletnie otoczenie i tak dalej. Straciłem zaufanie, jak oglądałeś podcast, pewnie przejdziemy też do podcastu, to rozumiesz, czemu chciałem zmienić otoczenie i tak dalej. I wtedy chłopaki zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie, że muszę zawalczyć albo ja, albo Konopski, bo inaczej ten biznes może paść. I to też były słowa Andrzeja, którego i ty szanujesz. To ja sobie tylko zapytam, bo tutaj rozmawiamy trochę o negocjacjach, mówisz o tych kwotach, to tylko pytanie do ciebie. Czy na przykład w negocjacjach do swoich pojedynków używałeś argumentu na przykład zainteresowania swoją osobą w danym momencie? Czy był argument, że na przykład zainteresowanie twoją osobą nie, jest... Spotkaliśmy duże? Się w ambasadzie, przyjechał... Krzysztof też był. Krzysztof był, Rafał i ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć. Oni, że rozumieją, że teraz ja mam bardzo dobry czas w internecie, że jest duże zainteresowanie moją osobą i chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę, jeśli chodzi za walkę. Tak. Ale to teraz twierdzisz, że ale nie że byłoby, wyszło... Boże, tak, że ja mówię, dajcie mi więcej, bo Pandora. Nie. Czyli ty twierdzisz, że to wyszło od ciebie, a że to wyszło od organizacji, taka propozycja tak, wysoka, a tak. Nie od ciebie. Jeśli włodarze chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę.